Witam Was bardzo serdecznie w sobotę 21 sierpnia. A Słowo Boże na dziś czytam z 65 rozdziału Księgi Proroka Izajasza i z listu apostoła Pawła do Rzymian. Zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I modlitwa autorstwa księdza Ryszarda Trenklera. Dzieło pojednania dokonane przez Jezusa Chrystusa przez śmierć na krzyżu zobowiązuje tych, którzy codziennie z Niego żyją, do służby pojednania wśród ludzi, do wskazywania wszystkim narodom drogi porozumienia i dialogu bez uciekania się do przemocy. Kochani, myślę, że z tych dzisiejszych słów bardzo jasno możemy odczytać to, jak wiele Pan Bóg dla wszystkich nas uczynił. Zanim staliśmy się tego świadomi, zanim zdążyliśmy o tym w ogóle pomyśleć, Bóg zaplanował już całą naszą przyszłość. Wszystko, co istotne dla naszego życia. Przede wszystkim, póki byliśmy jeszcze grzesznikami i zanim nawet jeszcze tego zechcieliśmy, czy zapragnęliśmy, czy zrozumieliśmy, że taka jest nasza potrzeba, Chrystus za nas umarł. Tym samym umarł za nasze grzechy, oczyścił nas z winy i kary, usprawiedliwił. Pozwolił, byśmy mogli myśleć o zbawieniu, o Królestwie Bożym, a nie o potępieniu. Ale z tych słów Starego Testamentu, ze słów Księgi Izajasza wynika też, że Bóg czyni o wiele więcej. Bo zanim zdążymy wypowiedzieć nasze słowa, słowa naszych modlitw, Bóg już je wysłuchuje, Bóg już je realizuje. Daje nam wszystko to, co jest nam do życia i funkcjonowania potrzebne. Kiedy uświadomimy sobie i zrozumiemy, jak niesamowite jest to dzieło Boże, jak wiele od Boga otrzymujemy, jak bardzo Bóg się o nas troszczy, jak bardzo nas kocha, jak niesamowicie dużo każdego dnia z Jego ręki otrzymujemy. Wtedy musimy zrozumieć i pojąć, jak Bóg jest niesamowity, jak wspaniałe jest to Jego dzieło, jak bardzo możemy czuć się otoczeni tym wsparciem, opieką i nadzieją. Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, zgodnie zresztą ze słowami tej modlitwy księdza Trenklera, że wciąż jeszcze na świecie jest bardzo wiele ludzi, którzy nie są świadomi tego, co Bóg dla nich uczynił, jak wiele od Niego otrzymali. I to jest też naszą odpowiedzialnością i naszym zadaniem, by z jednej strony doświadczając i przeżywając tych niesamowitych darów, tego wielkiego Bożego dzieła, nie zakopywać ich, czy nie zachowywać ich tylko wyłącznie dla siebie, ale właśnie by z drugiej strony też ciesząc się nimi samemu, potrafić się nimi i chcieć się nimi dzielić, by docierać do tych, którzy jeszcze są tego absolutnie nieświadomi. To jest nasze powołanie, to jest nasza służba, to jest nasze chrześcijańskie zadanie, by iść z tym Bożym Słowem i by budzić wśród ludzi nadzieję, by dawać im pocieszenie i pokrzepienie, by mogli swoimi oczami i umysłami dostrzec, pojąć i zrozumieć, jak bardzo wyjątkowi i szczególni są jako ludzie, bo są też dziedzicami tych wszystkich Bożych obietnic. Niech to będzie także zadanie i na ten dzisiejszy dzień. Starajmy się przede wszystkim żyć tak, a jeśli będzie trzeba, także i w ten sposób mówić, by każdego dnia kolejni ludzie odkrywali poprzez nas i w nas to wielkie dzieło naszego Boga, naszego Zbawiciela. Życzę Wam dobrego dnia i dobrego świadectwa o Chrystusie, który uczynił dla człowieka najwspanialsze rzeczy. Dobrego dnia. Do zobaczenia.